francuska Lotaryngia. Wrzesień 1944 roku. Amerykańska 4. Dywizja Pancerna generała Pattona prze w kierunku Niemiec. Byliśmy jak lawina. Lawina ognia i prędkości. Hitler kontratakował, wysyłając do walki budzące grozę pantery. Pantera była bardzo dużym czołgiem. Człowiek czuł się w niej bezpieczny. Aby uniknąć zniszczenia, załogi Shermanów dążą do skrócenia dystansu. Nie wystarczyło strzelać, musieliśmy myśleć. Stawką był sukces inwazji alianckiej i koniec wojny w Europie. Dwie olbrzymie armie starły się w jednej z największych bitew pancernych tej wojny. Bitwie pod Arakur. Największe bitwy panterne. Normandia, rok 1944. Od dnia inwazji upłynęło 7 tygodni. Alianci w końcu przełamali niemiecką obronę i wjechali w głąb okupowanej Francji. Rozpoczął się marsz ku nazistowskim Niemcom. Siły brytyjsko-kanadyjskie ruszyły na północ, natomiast Amerykanie na wschód i na południe. Na czele ofensywy była trzecia armia generała George'a Pattona. Patton, uważany za jednego z najlepszych dowódców w historii Stanów Zjednoczonych, stoi na czele potężnych sił. Ma pod komendą ponad 160 tysięcy żołnierzy, 1500 dział i 930 czołgów M4 Sherman. Czołg M4 uzbrojony był w krótkolufową armatę kalibru 75 mm o skutecznym zasięgu zaledwie 800 metrów. Przedni pancerz miał grubość raptem 5 cm. Czołg był więc słabo chroniony, ale za to szybki i lekki. Osiągał prędkość 40 km na godzinę. To sprawiało, że M4 był najzwrotniejszym czołgiem na polach bitew, idealnym do błyskawicznego pochodu Pattona przez Francję. Na czele jechały czołgi weteranów z 4. Dywizji Pancernej. Nasze rozkazy były dość ogólnikowe. Klasycznym przykładem jest słynna wypowiedź Pattona: ruszajcie na wschód i pędźcie jak diabli. Ruszyliśmy więc 16 sierpnia i pędziliśmy jak diabli. Na drogach osiągaliśmy 40 km na godzinę. Stosowaliśmy rozpoznanie ogniem. Jeden KM prowadził ogień w jednym kierunku, drugi strzelał w innym. Byliśmy jak lawina ognia. Gdy natrafiliśmy na punkt oporu i czuliśmy, że przełamanie go zajmie trochę czasu, cofaliśmy się i omijaliśmy go. Mówiliśmy: objazd i ciągniemy tyłki dalej. Amerykański marsz jest szybki, potężny i niepowstrzymany. Znacznie mniej liczni Niemcy ponoszą ciężkie straty i są zmuszeni do odwrotu. Mieli wielką przewagę w sprzęcie. Mogliśmy zniszczyć nawet i 100 Shermanów, a w ich miejsce pojawiało się 120 kolejnych. Nigdy też nie brakowało im żołnierzy. Siły Pattona przytłoczyły Niemców, którzy desperacko próbowali przetrwać. Niemieckie oddziały miały już kontakt z Amerykanami. Mijaliśmy takie miejsca. Drogi przypominały rzeźnie. Całe niemieckie plutony zniszczone przez ataki z powietrza. Langenke minął zakręt drogi i zobaczył, że 200 metrów dalej czeka na niego Sherman. Nim Niemiec zdążył zareagować, Sherman wystrzelił.
Pocisk trafił w przód pantery i nieszkodliwie się odbił. Panterę chronił 80-mm pancerz czołowy. Niemal nie do przebicia. Działo kalibru 75 mm miało większą prędkość wylotową niż w Shermanach. Było zabójcze nawet z daleka. Miał szansę oddać tylko jeden strzał. Drugiej już nie dostał. Nasze pociski przebiły jego pancerz, jakby był z masła. Amerykańscy czołgiści mawiali, że w walce z panterą są po prostu kandydatami na samobójców. Jednak w obliczu ogromnej przewagi liczebnej wroga, nawet dużo lepsza pantera była bezradna. Langanke natrafił na duże zgrupowanie amerykańskich Shermanów i dział przeciwpancernych. Jego czołg został kilkakrotnie trafiony, ale pociski odbiły się od pancerza czołowego. Langanke kontynuuje atak i w końcu wjeżdża na drogę. Zauważa pędzącego w jego stronę Shermana. Amerykanie tracą kontrolę nad czołgiem i wpadają do rowu. Niemiec chce strzelić, ale nie może. Elektryczny system prowadzenia ognia w jego czołgu nagle się zepsuł. Zdaliśmy sobie sprawę, że strzelą do nas, gdy tylko wygrzebią się z rowu. Odwróciłem głowę i zauważyłem cztery inne Shermany wjeżdżające na drogę, a my nie mogliśmy się bronić. Langanke zostaje zmuszony do odwrotu. W tym czasie Niemcy wycofują się w całej Francji. To był pościg. Napieraliśmy szybciej, niż oni byli w stanie uciekać. Do jesieni bezustanne ataki lotnictwa w połączeniu ze zmasowanym atakiem pancernym Pattona doprowadziły trzecią armię niemal do granicy Niemiec. Od połowy sierpnia do 1 września, gdy przekroczyliśmy Mozę, mój czołg pokonał 527 km. W 12 dni byliśmy w euforii. Euforia była krótkotrwała. 1 września 4. Dywizja Pancerna zostaje nagle zatrzymana. 2 września brak rozkazów, więc czekamy. To samo 3. Nie wiedzieliśmy, co się stało. 3. dnia dowiedzieliśmy się, że przyczyną postoju był brak paliwa. Szybkość amerykańskiego natarcia w czasie tych 5 tygodni miała wysoką cenę. Trzecia armia wyprzedziła własne służby zaopatrzeniowe. Jest zmuszona zatrzymać się tuż przed Mozelą. Zdawaliśmy sobie sprawę, że każdy dzień naszej bezczynności daje czas nieprzyjacielowi. A na wojnie czas to najcenniejszy surowiec. Niemcy byli przecież mistrzami przegrupowania. Pomyśleliśmy sobie, mieliśmy 5 dni przerwy. Skoro siedzieliśmy 5 dni, teraz zaczniemy natrafiać na opór, bo nieprzyjaciel miał czas zgromadzić siły. Niemcy dobrze wykorzystali te chwile spokoju. Przygotowywali zmasowany kontratak, który miał się zakończyć jedną z największych bitew pancernych II wojny światowej. Lotaryngia. Malowniczy, wiejski region wschodniej Francji przy granicy z Niemcami. Od stuleci zmagały się tu armie. Nigdy jednak tak zażarcie, jak późnym latem 1944 roku.
1 września 1944 roku trzecia armia generała Pattona odepchnęła Niemców niemal 1000 km na wschód, aż do ostatniej naturalnej przeszkody przed granicą Rzeszy, rzeki Mozeni. Jednak gdy Amerykanie znaleźli się w odległości pozwalającej uderzyć na Vaterland, zabrakło im paliwa. 4. Dywizja Pancerna, zabójcza szpica armii Pattona, musiała bezczynnie czekać. Zdawaliśmy sobie sprawę, że każdy dzień naszej bezczynności daje czas nieprzyjacielowi, a na wojnie czas to najcenniejszy surowiec. Siły niemieckie były w rozpaczliwym stanie. Od czerwcowej inwazji aliantów Niemcy stracili 400 tysięcy żołnierzy i dysponowali tylko 200 zdatnymi do użytku czołgami. Z trudem utrzymywali morale. Żołnierz nigdy nie wie, co się dzieje, oprócz tego, co sam widzi. Nadal wierzyliśmy, że wygramy tę wojnę. Powiedziano nam, że szykowane jest coś, co tak przerazi Amerykanów, że odpłyną z powrotem do Nowego Jorku. Aby wygrać wojnę w Europie, Hitler postawił na nowe rodzaje broni. Jednak prace nad nimi posuwały się zbyt wolno w porównaniu z amerykańskim natarciem. Hitler miał ostatnią szansę na powstrzymanie aliantów. Przez cały rok 1944 niemieckie fabryki produkowały rekordowe ilości czołgów na potrzeby frontu wschodniego. Aby zyskać trochę czasu, Hitler przerzucił te maszyny na zachód, tworząc nowe formacje, brygady pancerne. Brygada składała się ze 135 czołgów Panzerkampfwagen 4 i 280 Panther, a wsparcie zapewniało ponad 14 tysięcy grenadierów pancernych. Jednym z nich był 18-letni Heinz Altmann. Pomysł polegał na wysyłaniu małych, szybkich jednostek, niejako w roli straży pożarnej. Miały być wykorzystane na froncie wschodnim. Użyto ich na zachodnim, ponieważ w tym czasie tylko one były dostępne. Miały powstrzymać marsz aliantów w kierunku Renu. Plan Hitlera zakładał okrążenie i zniszczenie trzeciej armii Pattona, a potem szybkie natarcie na północny zachód, aby odciąć aliantów na północy. 112. Brygada Pancerna otrzymała rozkaz przechwycenia oddziałów amerykańskich na zachód od Mozeli, w okolicach wsi Dompierre. Mieliśmy zaatakować trzecią armię Pattona z flanki, od południa. Jako grenadierzy pancerni jechaliśmy na czołgach. Pantera była bardzo dużym czołgiem. Człowiek czuł się na niej bezpiecznie. Jadą aż do zmroku. Piechota okopuje się na wzgórzach, zaś niemal 50 czołgów rozlokowanych zostaje w sadzie na dnie doliny. Wczesnym rankiem następnego dnia francuska jednostka pancerna zauważa brygadę i wzywa wsparcie lotnicze. Nadleciały samoloty i zaatakowały czołgi. Z naszych okopów ujrzeliśmy straszny widok. Do dziś pamiętam czołg oblany napalmem. Załoga wyskakuje, pada na ziemię i wije się z bólu. Widok człowieka palonego żywcem to coś strasznego.
Niemcy nie dysponują artylerią przeciwlotniczą, więc cios jest potężny. Następnego dnia wycofują się. Z 50 czołgów zostało im zaledwie 8. Brygady pancerne nie dysponowały własną artylerią ani oddziałami zwiadowczymi. Niebezpieczeństwo polega na tym, że wróg wie, gdzie jesteśmy, a my nie wiemy, gdzie jest on. To jest jak walka z zawiązanymi oczyma. Nie zaczął się jeszcze główny atak, a 112 Brygada Pancerna straciła już niemal 80% czołgów. To prawdziwy cios dla niemieckich planów, a najgorsze miało dopiero nadejść. 13 września 4. Dywizja Pancerna dostała wreszcie paliwo. Przekroczyła Mozele i kontynuowała marsz na Rzeszę. Hitler zmienił plan kontrataku. Ruszył na spotkanie nacierającym Amerykanom. Chciał nas odepchnąć od Mozeli i bronić się na tej rzece przez całą zimę. Rzucił więc na nas wszystko, czym dysponował w tym czasie. 19 września 1944 roku. Nad Lotaryngią rozpościera się gęsta mgła. Alianckie lotnictwo nie jest w stanie latać. O świcie Niemcy atakują. Nacierające czołgi napotykają niewielki opór Amerykanów. Huk armat stawia w stan gotowości pluton amerykańskich niszczycieli czołgów M-18. Ruszają spodziewając się natrafić na małą jednostkę. Tymczasem natykają się na ponad 40 niemieckich czołgów, w tym groźnych nowych Panther. Dziewiętnastego września 1944 roku. W desperackiej próbie powstrzymania natarcia amerykańskiej 3. Armii Hitler rozpoczyna potężną kontrofensywę. Chce wypchnąć Amerykanów za linię Mozeli. W początkowych godzinach ataku 113 Brygada Pancerna zaskoczyła i zniszczyła wysunięte posterunki amerykańskie. Zaczęła się bitwa pod Arakur. Pluton czterech niszczycieli czołgów M-18 Hellcat jedzie we mgle w kierunku ognia artyleryjskiego. Pojazdy docierają na miejsce i widzą 40 czołgów 113 Brygady Pancernej. W jednostce niszczycieli czołgów służył szeregowy Paul Colangelo. Gdy zorientowaliśmy się, że to Niemcy, otworzyliśmy ogień. Strzelaliśmy i zmienialiśmy pozycję. Przy naszej szybkości i zwrotności mieliśmy niezłe używanie. Każdy dowódca dysponował jednostką niszczycieli czołgów. Były zabójcze, ponieważ ich pociski mogły przebić nawet czołowy pancerz Pantery. Uzbrojone w 76-mm działo o dużej prędkości wylotowej Hellcaty miały z zaskoczenia niszczyć nieprzyjacielskie pojazdy pancerne. Prędkość maksymalna niemal 100 km na godzinę osiągnięta została kosztem ograniczenia przedniego pancerza do raptem 25 mm. Pojazd był więc bardzo wrażliwy na nieprzyjacielski ostrzał. Niemcy szybko z tego skorzystali, eliminując 3 z 4 M-18. Jednak Colangelo i jego pluton zdobyli trochę czasu. To wystarczyło, by przybyły kolejne 4 maszyny. Posiłkami dowodził kapitan Tom Evans z 704 Batalionu Niszczycieli Czołgów. Gdy mgła się rozwiała, zobaczyliśmy co najmniej 30 niemieckich czołgów jadących prosto na nas. Wyczekaliśmy ich, a potem otworzyliśmy ogień. Dwa czołgi jadące na czele zostały trafione i stanęły w ogniu. Były wyłączone z walki. Pozostałe, ich załogi musiały być chyba zdezorientowane, obróciły się bokiem. To był wielki błąd. Wysuwając tylko wieże, trafiliśmy jeszcze 11. Byłoby więcej, ale nie mogliśmy szybciej ładować. Strzelaliśmy do nich jak do kaczek.
Do popołudnia 8 Hellcatów z 704 batalionu zniszczyło 19 czołgów. Niemiecki atak zakończył się klęską. Tak było niemal na całym froncie. Jednak pod wsią Aracourt pantery przebijają się przez amerykańskie linie, zagrażając sztabowi 4. Dywizji Pancernej. Kompania czołgów Jimmy'ego Leecha oraz kompania A odbierają pilne wezwanie pomocy. Niemcy atakowali sztab dywizji siłami kilku brygad pancernych. Kompania Leecha zjawia się w samą porę. Amerykański sztab został zaskoczony. Bronił się raptem kilkoma działami. Ten słaby ogień zajął jednak Niemców wystarczająco, by siły Leecha przygotowały się do kontrataku. Powiedziałem, natychmiast uformujcie szyk liniowy i ruszajcie na Niemców, prowadząc ogień. Kiedy pojawiliśmy się strzelając, Niemcy podkulili ogony i wycofali się z pola bitwy. Odjechali kilka tysięcy metrów w prawo i zniknęli za wzniesieniem. Musimy dopaść tych sukinsynów przed zmierzchem. Ruszajmy za nimi. Leech szybko zbiera swoich podkomendnych i z garstką Shermanów rusza w pościg za panterami. Kompania wjeżdża na wzniesienie z lewej strony. Poniżej widzą kilkanaście panter. Shermany otwierają ogień. My straciliśmy 3 czołgi. Kompania A straciła dowódcę kompanii i 2 dowódców plutonów. Byli lepiej opancerzeni od nas, a także lepiej uzbrojeni. Amerykańska kompania wystrzeliwuje granaty dymne, by oślepić załogi panter i dać czołgom Leecha możliwość podjechania bliżej. Dzięki temu będą w stanie celować w cieńszy, boczny pancerz pantery. Nadjechałem z lewej flanki. Naprzód! Znaleźliśmy się pośród nich. Trafiałem czołgi z boku. Wydałem rozkaz: celowniczy, cel na prawym trawersie. I gdy miałem czołg w celowniku, mówiłem: ognia. Strzelaliśmy do tych czołgów amunicją przeciwpanterną. M61 to pocisk przeciwpancerny do penetracji grubego pancerza. Dzięki prędkości początkowej 620 metrów na sekundę z łatwością przebijał 5-centymetrowy pancerz boczny pantery. Gdybym strzelał od frontu, tak jak kompania A, pociski by się odbijały. Dzięki temu, że trafiałem z boku, moje pociski niszczyły niemieckie czołgi. Łącznie kompania A i moja kompania zniszczyły 9 panter. Pod koniec dnia na polu bitwy dymiły 43 wraki niemieckich czołgów. Amerykanie stracili zaledwie 5 Shermanów i 3 Hellcaty. Generał Patton ocenił sytuację i stwierdził, że to tylko potyczka, że to nie było główne natarcie Niemców. Jeśli potyczka, to całkiem przyzwoita. Trwające 1,5 dnia ciężkie walki pancerne. Generał rozkazał kontynuować atak na wschód, w kierunku Dusar. Większość sił Pattona podejmuje ofensywę w kierunku Niemiec. Jimmy Leech otrzymuje rozkaz pozostania w odwodzie w pobliżu wsi Moncourt. Miałem zabezpieczać tyły. Reszta naszych była coraz dalej.
Nagle z mojej prawej strony z fasonem wyjechały ponownie niemieckie czołgi. Czołgi należały do 111 Brygady Pancernej. Niemcy zareagowali na ofensywę Pattona zaskakującym uderzeniem na tyły sił amerykańskich. Poleciłem strzelać do Niemców z dużego dystansu. To trochę ich spowolniło. Postanowiłem, że razem z zastępcą zejdziemy z czołgów i zajrzymy za wzgórze. Stanąłem przed moim czołgiem. Wtedy z prawej strony, od strony Moncourt, niemiecki czołg strzelił do naszej maszyny i chybił. Nie miałem czasu wsiąść. Pokazałem załodze, żeby wycofała Shermana za budynek. Shermany muszą pozostawać w ciągłym ruchu, aby nie stanowić łatwego celu dla niemieckich panter. Czołg Leecha stał jednak na tyle długo, że został trafiony. Zginął kierowca i ładowniczy. Po chwili niemiecki czołg, który nas trafił, został zaatakowany przez Abramsa. Nie trafił w ten cholerny czołg, ale wyorał bruzdę tuż obok niego. Niemcy się wycofali. Abramsa szanowali wszyscy żołnierze naszej dywizji. Podziwialiśmy jego zdolności przywódcze. Śmiała taktyka podpułkownika Creightona Abramsa dała mu reputację jednego z najlepszych amerykańskich dowódców. Dowodząc 37. batalionem, stanie się najsłynniejszym amerykańskim pancerniakiem II wojny światowej. Nie jechał w pierwszym czołgu, ale był w jednym z atakujących. Brał udział w natarciu i mógł oberwać jak każdy z nas. O zmierzchu 20 września Amerykanie odparli niemiecki atak. Jednak Niemcom udało się zająć Moncourt i zagrażali teraz amerykańskiej flance. Gdy dzień miał się ku końcowi, Abrams zebrał swoje siły. Miał śmiały i ryzykowny plan. Uderzy na Moncourt w najmniej spodziewanym momencie, pod osłoną nocy. To było wbrew ówczesnym zasadom prowadzenia wojny pancernej, ale plan się powiódł. Zaskoczeni Niemcy zostali rozbici. Zniszczywszy większość niemieckich sił, Amerykanie uszczelniają front i zaczynają oczyszczać tyły. Byliśmy w odwrocie przed nacierającymi Amerykanami. Dotarliśmy do Marsal, małej wsi na południe od Lunéville. Późnym rankiem albo wczesnym popołudniem zaczęli w naszym polu ostrzału stawiać zaporę dymną. Z amerykańskiej zasłony dymnej wyrążają się trzy Shermany, atakując Altmana i innych grenadierów pancernych. Jeden z Niemców strzela z Panzerfausta do prowadzącego Shermana, ale chybia. Czołg obrócił się w lewo i zasypał go ziemią wyrzucaną spod gąsienic. Potem dotarł rozkaz odwrotu. Biegnąc wzdłuż nasypu, dotarłem do dużego wiejskiego domu. Wszyscy zniknęli. Wydawało mi się, że tylko ja zostałem. Wypadłem z za rogu budynku. Spojrzałem na drogę i zobaczyłem Shermana. Stał jakieś 15 metrów ode mnie. Mało nie padłem ze strachu. Był większy od słonia i bardzo groźnie wyglądał.
Wydawało mi się, że lufa celuje prosto we mnie. Była taka wielka, że spanikowałem. Gdybym miał Panzerfaust, mógłbym rzecz jasna ich załatwić. Ale miałem tylko karabin maszynowy. Rzuciłem się biegiem z KM-em zawieszonym na szyi. Strasznie mnie ten czołg przeraził. Do tej pory czuję ten strach. Przez 4 dni walk Amerykanie rozbili doszczętnie 2 brygady panterne. Niemcy są w odwrocie, ale nie zostali jeszcze pokonani. Po klęsce pod Arakur Niemcy próbują przebić się na północ. Celem jest miasto Château-Salins, zajęte przez 8 batalion 4 dywizji pancernej. Zajmowaliśmy pozycję na wzniesieniu z widokiem na okolice. Tkwienie na pozycjach to było dla nas coś nowego. Jako jednostka ofensywna zwykle atakowaliśmy. Teraz mieliśmy się bronić. Sondowali nas, atakowali ogniem artyleryjskim. Ale czuliśmy, że szykują się do czegoś większego. No i rzeczywiście, po brzasku rozejrzeliśmy się. Pod Château-Salins był pokaźny kawałek lasu. Z niego właśnie zaczęły wyłaniać się czołgi. Zaczęliśmy do nich strzelać z całej posiadanej broni. Z czołgów średnich, zniszczycieli czołgów. Gdy tylko się pojawili, zaczęła się prawdziwa nawałnica ogniowa. Od razu wiedzieli, że nie będzie im łatwo. Lotaryngia. Wiejska prowincja przy granicy niemiecko-francuskiej, słynąca z malowniczych pól i lasów. To właśnie tu, przez 10 dni września 1944 roku, toczyła się bitwa pod Arakur. Znajdujemy się na polu bitwy pod Arakur. Widać, jaki był tu wówczas krajobraz. Nie znajdziemy zbyt wielu śladów bitwy. To przykład pamiątki, jakie można tu znaleźć, ale są raczej rzadkie. To pocisk 75 mm, który znaleźliśmy między dwoma pniami drzew. Znalazł się tu przed ponad 60 laty i jest do dziś. Nikt nie był w stanie go usunąć. To jeden z niewielu śladów bitwy, która miała tu miejsce. Dwudziesty 4 września 1944 roku. Shermany 8. Batalionu Pancernego Amerykańskiej 4. Dywizji Pancernej bronią miejscowości Château-Salins. Był ranek 24 września. Kolejny mglisty dzień. Szary, ponury, chmury tuż przy ziemi. Zebrałem wszystko, co było dostępne. Miałem swoje czołgi średnie, mieliśmy też pluton niszczycieli czołgów. Wszystko ustawiliśmy pod szczytem wzniesienia, czując, że zostaniemy zaatakowani. No i rzeczywiście, z obrzasku rozejrzeliśmy się. Pod Château-Salins był pokaźny kawałek lasu. Z niego właśnie zaczęły wyłaniać się czołgi. W większości były to pantery, ale między nimi były też tygrysy. Tygrys to największy i najpotężniejszy niemiecki czołg.
100-milimetrowy pancerz czołowy był nie do przebicia z większego dystansu. Działo kalibru 88 mm było w stanie zniszczyć Shermana z odległości ponad 2 km. Ten czołg miał najlepszą armatę II wojny światowej. 88 naprawdę przerażającą broń. Gdy dochodziło do bezpośredniego starcia dwóch czołgów, Tygrys miał wielką przewagę. Niemcy mieli jeszcze jedną przewagę. Mgła uziemiła alianckie lotnictwo. Amerykanie nie mieli wsparcia z powietrza. W chwili, gdy znaleźli się w naszym zasięgu, nawet jeszcze nie w skutecznym zasięgu, zaczęliśmy strzelać ze wszystkich dział. Gdy tylko się pojawili, zaczęła się prawdziwa nawałnica ogniowa. Od razu wiedzieli, że nie będzie im łatwo. Shermany muszą pozostawać w ciągłym ruchu. Podjeżdżają do krawędzi wzniesienia, oddają 2 lub 3 strzały i jadą na nową pozycję, nim Niemcy zdążą się wstrzelać. Ich pociski trafiały w szczyt zbocza i rykoszetowały. Gdy pocisk z 88 trafił w grzbiet i odbił się, to był najstraszniejszy dźwięk, jaki kiedykolwiek słyszałem. Ogłuszający, przerażający huk. Ludzie sądzą, że jedynym sposobem na wyłączenie czołgu z walki jest trafienie w przedni pancerz. Jednak tam ma on największą grubość. Gdy strzela się do czołgu ze słabszego działa, będąc na wzgórzu, tak jak my wtedy, nie celuje się w pancerz czołowy, tylko w wieżę. Jeśli zginie dowódca czołgu, maszyna przestaje brać udział w walce. Jest wiele metod zniszczenia czołgu. Nie trzeba strzelać w przód. Bitwa trwa cały dzień, przynosząc straty po obu stronach. Amerykanie zaczynają się obawiać, że nie będą w stanie utrzymać pozycji. Nagle zauważyliśmy, że chmury odrobinę się rozstąpiły i przebiło się przez nie słońce. Chwilę potem nadleciało nasze lotnictwo. Ewidentnie latali nad chmurami, czekając na lukę i zaatakowali, gdy tylko się pojawiła. Zaczęli ich ostrzeliwać z działek i bombardować. Trudno wyrazić, jak byliśmy im wdzięczni za to wsparcie. W pewnej chwili Niemcy uznali, że mają dość. Te czołgi, które wciąż były sprawne, wycofały się. Bitwa trwała jeszcze 5 dni. Jednak brygady pancerne Hitlera nie były w stanie przełamać amerykańskiej obrony. Z końcem września Niemcy wznawiają odwrót w kierunku Renu. 4. Dywizja Pancerna generała Pattona wygrała bitwę pod Aracourt. Bitwa pod Aracourt zakończyła się 29 września. Wtedy amerykańskie czołgi zniszczyły ostatnie niemieckie maszyny w pobliżu Réchy-Cours-la-Petite. Na polu pod lasem w pobliżu tej miejscowości pozostało 9 płonących panter. Sprowadziliśmy ten czołg. Shermana tego samego typu jak te, które tu walczyły, by uczcić pamięć o ludziach, którzy brali udział w tej bitwie.
którzy pozwolili nam odnieść zwycięstwo nad hitlerowcami. Oraz by wyrazić naszą wdzięczność za wolność, którą do dziś się cieszymy. Podczas blisko dwutygodniowych walk Niemcy stracili ponad 200 dział samobieżnych i czołgów, niemal 75% początkowego stanu oraz tysiące żołnierzy, którzy polegli, zostali ranni lub wzięci do niewoli. Ponieśliśmy klęskę z kilku przyczyn. Jedna z nich to zupełny brak doświadczenia naszego sztabu. Całe planowanie w tym czasie było prowizoryczne. Koordynacja działań na najwyższym poziomie operacyjnym była bardzo słaba. Nie przeszliśmy żadnego szkolenia, nawet nie znaliśmy się nawzajem. To była jedna z wielkich wad nowych brygad pancernych. Niemiecki żołnierz nie był ślepy na to, co się działo. Oni widzieli, że przegrywają. Tracili zbyt wiele terenów na obu frontach, które coraz bardziej zbliżały się do Niemiec. Amerykańskie zwycięstwo w Lotaryngii miało wysoką cenę. 225 poległych żołnierzy, 648 rannych. Zniszczonych zostało 41 Shermanów i 7 Hellcatów. Czwarta Dywizja Pancerna utrwaliła swoją reputację elitarnej jednostki. Do końca wojny była nazywana awangardą Pattona. Zapewniło nam to sławę w korpusie i w całej III Armii. To zwycięstwo było znaczące, ponieważ staliśmy się prawdziwymi ekspertami w prowadzeniu wojny pancernej, w walce czołgów przeciw czołgom. Świetnie udawało nam się trzymać wroga w szachu. To była największa bitwa pancerna II wojny światowej. Nie znam większej. Dziś tamte wydarzenia wydają mi się nieprawdopodobne. Jestem jednak niezwykle dumny z tego, że brałem w nich udział. Chętnie zrobiłbym to ponownie. Ale nie mogę uwierzyć, że tam byłem, że tego dokonałem. To przedziwne uczucie. Opracowanie wersji polskiej Studio Company. Tekst Marcin Brodala, czytał Jakub Urlich.